Porozmawiajmy sobie dziś o pasożytach. Tak, te robaczki, jak to niektórzy mówią, wciąż żyją wśród nas i to, że się myjemy, że mamy wysoką higienę, to nie znaczy, że problem nas nie dotyczy, a szczególnie jeżeli mamy dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, no to statystyki pokazują, że nawet 40% dzieci może mieć zakażenia pasożytnicze. Ostatnio podzieliłam się moją historią odrobaczania dzieciaków na Instagramie i dostałam mnóstwo pytań. Czym, kiedy, w jakim wieku, jak, co zrobić? Więc zapraszam Was na krótki przewodnik po pasożytach i tym, jak sobie z nimi radzić. Mam przed sobą całą listę pytań, które otrzymałam od Was jakiś czas temu. I dzisiaj chcę powiedzieć głównie o owsikach, ale nie tylko, dlatego że owsiki są takimi najczęstszymi pasożytami, szczególnie jeżeli chodzi o dzieciaki. Ale zacznijmy od początku i porozmawiajmy sobie w ogóle najpierw o tym, jakie badania możemy wykonać, żeby sprawdzić, czy dotyczy nas problem pasożytów? Przede wszystkim jest taka opinia, gdzieś krąży po ludziach, że w ogóle nie badajmy się i po prostu się odrobaczajmy profilaktycznie. I dostałam też sporo pytań, czy powinnam odrobaczać dziecko, jeżeli nie ma żadnych objawów. Moim zdaniem niekoniecznie, natomiast rzeczywiście ta obserwacja jest ważna. To nie jest tak, że my na przykład tak jak powinniśmy odrobaczać zwierzęta, większość specjalistów twierdzi, że 4 razy do roku, no to nie tak samo powinniśmy postępować z sobą czy ze swoimi dziećmi i takie częste odrobaczanie nie jest konieczne. Czy profilaktyczne odrobaczenie jest konieczne? Myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć sam na to pytanie. Według większości lekarzy nie. Natomiast no, ja z własnego podwórka wiem, że moje dzieci po prostu wreszcie w jakimś momencie te pasożyty przyniosły i ta historia od czasu do czasu, średnio raz w roku, myślę, właśnie do nas wraca. Jakie badania? Musimy pamiętać o tym, że teraz niestety wcale nie tak łatwo te pasożyty wykryć. To znaczy, badania robimy na pewno skału i to są najbardziej dokładne badania, ale no nie zawsze właśnie te pasożyty są wykrywane. Zaleca się wykonać przynajmniej 3 takie badania, czyli 3 razy pobrać ten kał w odstępach 2-3-dniowych i wtedy to prawdopodobieństwo wykrycia pasożytów znacznie wzrasta. Można też zrobić, i nie każdy o tym wie, po prostu badanie z krwi. Tak naprawdę morfologia krwi z rozmazem może nam potwierdzić nasze przypuszczenia albo wskazać, że coś tutaj może być nie tak. I głównie chodzi mi tutaj o eozynofilę. Podwyższony wynik eozynofilów u dzieci szczególnie może właśnie świadczyć o infekcjach pasożytniczych, no ale mogą to być też alergie w nasileniu, więc to nie jest taka jednoznaczna dla nas wskazówka. Jeżeli chodzi w ogóle o takie objawowe sprawdzanie, no to chociażby owsiki, to są takie nicie, nie? Takie małe białe robaczki, które niteczki możemy zobaczyć wręcz nieraz w kale, więc no cóż, czasem w tej kupie też u dziecka można pogrzebać. Ale powiem Ci z własnego doświadczenia. Ja doskonale wiem, kiedy moje dzieci mają pasożyty i po prostu wtedy nie robię już zazwyczaj dodatkowych badań, tylko po prostu odrobaczam. I to nie dziecko, tylko całą rodzinę. Te objawy przy zakażeniach pasożytniczych są podobne. Często przy takich poważniejszych zakażeniach to tutaj dochodzi już do braku apetytu, utraty masy ciała, takiej ziemistej cery. No po prostu po człowieku nieraz to, jak to się mówi, widać. Ale jeżeli to są na przykład owsiki, to pamiętaj, że owsica w ogóle może być bezobjawowa. Dlatego jeżeli myślisz, że Twoje dziecko jedno ma owsiki, a drugie nie, to wcale nie znaczy, że to drugie dziecko ich nie ma, tylko być może przechodzi to bezobjawowo i nawet jeśli ktoś przechodzi bezobjawowo, to powinno się
tych owsików pozbyć, dlatego że długotrwałe infekcje pasożytnicze mają negatywne skutki zdrowotne, mogą powodować różnego rodzaju alergie skórne, świąt, różnego rodzaju zapalenia, no i w ogóle stany zapalne. Ale co, jeżeli chodzi o takie główne objawy? No to właśnie, utrata apetytu u dzieci, nieraz biegunka, bóle brzucha, nawet bóle głowy. No i oczywiście świąt w okolicy odbytu. Jeżeli dziecko mówi, że swędzi je pupa, a ta pupa wcale nie jest zaczerwieniona, to prawdopodobnie to są owsiki. Najczęściej dzieci to zgłaszają wieczorem albo w nocy, bo wtedy właśnie te objawy takiego świądu się nasilają. Być może słyszysz, że wieczorem w nocy twoje dziecko zgrzyta zębami. To też jest taki charakterystyczny objaw tego, że być może są to właśnie pasożyty. I teraz powiem coś, co nie jest udowodnione naukowo, więc od razu to podkreślam. Na wielu specjalistów powie ci, że to nie jest zależne od pełni bądź nowy i od faz księżyca. Natomiast z mojego doświadczenia po prostu pasożyty, przynajmniej u moich dzieci, bo skoro nie jest to potwierdzone naukowo, to mogę ci powiedzieć, co się dzieje u mnie, przełóż sobie to na swoje. Uaktywniają się dużo bardziej właśnie podczas pełni i jeżeli moje dziecko przechodzi na przykład owsicę bezobjawowo, to w momencie, kiedy jest pełnia, to nagle te objawy się zaczynają pojawiać i miałam to już tyle razy, a mam trójkę dzieci i też rozmawiając z podopiecznymi, z klientami wiem, że u nich jest podobnie. Czyli jeżeli jest to okolica pełni, a twoje dziecko gorzej śpi, właśnie ma ten świąt w okolicy odbytu, zgrzyta zębami, czy nawet wybudza się w nocy, no to ja bym tutaj zainteresowała się pasożytami. To nie jest tak, że musisz czekać do pełni, żeby przeprowadzać kurację przeciwpasożytniczą, ale no ja te objawy nasilone widzę i według nienaukowych źródeł to jest właśnie dlatego, że po prostu te pasożyty żyją po części zgodnie z fazami księżyca i w okolicach pełni czy nowiu są bardziej aktywne. W jaki sposób możemy się zakazić, zarazić tymi pasożytami? Jeżeli chodzi o owsiki, no to jest zakażenie drogą pokarmową. Może to być kontakt z osobą chorą, na przykład używanie tej samej pościeli, ręczników, brudne jedzenie, picie z tej samej butelki. Ale możemy się nawet zakazić drogą kropelkową, bo po prostu jaja są wydychane i poprzez inhalację możemy się zarazić. To się łączy z tym, że jeżeli się odrobaczamy, to po pierwsze, tak jak już mówiłam, odrobaczamy całą rodzinę, wszystkich domowników i jeszcze osoby z bliższego otoczenia, na przykład jak, nie wiem, dziecko ma opiekunkę, no to fajnie by było też się z tą opiekunką skonsultować, zgłosić, jeżeli rzeczywiście jest problem, to być może zgłosić to w przedszkolu czy w szkole. Wiemy, że różnie do tego te jednostki podchodzą, ale po prostu warto ten problem nagłaśniać, no bo zazwyczaj właśnie w takich dużych zbiorowiskach się zakażamy, zarażamy i szczególnie zarażają się nasze dzieci. I co jest niesamowicie ważne, to oprócz tego, że przeprowadzamy tą kurację, zaraz powiem czym, to dodatkowo sprzątamy, pierzemy całą pościel, bieliznę, wszystko to, ręczniki, wszystko to, w czym mogą te jaja tak naprawdę przebywać, no bo owsiki się również przemieszczają i one potrafią przez ten odbyt wychodzić. Więc bardzo ważne jest posprzątanie, bardzo ważne jest odrobaczenie wszystkich członków rodziny i bardzo ważne jest powtórzenie tego odrobaczenia po 2, max 3 tygodniach. Dlaczego? Bo większość tych leków, a chyba wszystkie, jeżeli chodzi o owsiki, działają na pasożyta, ale nie na jego jaja. Owsiki składają jaja, więc my je wykurzymy, te owsiki, ale te jaja, które już zostały złożone, no ich nie usuniemy. Z nich ponownie po 2 tygodniach mniej więcej wyklują się nowe i my je musimy, brzydko mówiąc, dobić, zanim one nie zaczną składać kolejnych jaj. Dlatego ważne jest właśnie w tym cyklicznie to zrobić, no żeby problem nie pojawił się za chwilę. Jakie produkty stosować do odrobaczania? Jeżeli chodzi o owsiki, to ja polecam Ci iść jednak w leki, bo są różne ziołowe metody, różne zioła typu krwawnik, czosnek pospolity, dąb, wrotycz, obylica jest takim dość znanym ziołem. Są takie preparaty, ja je też nieraz stosowałam, które są łączone. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o
później całą ich rodzinę, to naprawdę są leki, które są sprawdzone, przebadane i rzeczywiście skuteczne. I to Ci polecam. Lek, który ja zazwyczaj stosuję, jest ich kilka, ale ja zazwyczaj stosuję Pyrantellum, bo ono jest dostępne bez recepty i jest już dostępne bez recepty zarówno w płynie, jak i w tabletkach. Więc dla młodszych dzieci stosujemy właśnie to Pyrantellum w płynie, dla starszych i dla dorosłych tabletki. I dostałam też pytanie, od jakiego wieku te dzieci odrobaczać. No, Pyrantellum zalecane jest powyżej 2 roku życia. Ja pamiętam, że Nela nie miała jeszcze skończonych 2 lat, kiedy chłopcy mieli dość mocne objawy tych owsików, więc ja jej po prostu taką małą dawkę dopasowaną do wagi, bo to są dawki dopasowane do wagi, również dałam i tutaj nic się nie stało. Natomiast no, zalecenie producenta jest od 2 roku życia. Natomiast nie uważam, że powinniśmy na siłę jakby odrobaczać dziecko, jeżeli żadnych objawów nie mamy. Tylko właśnie ta obserwacja jest bardzo ważna, ale też bardzo nie lubię tego podejścia, kiedy się wymawia ludziom, że nie odrobaczaj się, dopóki nie zrobisz badania skału, bo badania skału mogą mieć 50% skuteczność, jeżeli powtarzamy je kilkukrotnie, no to być może wyższą. Natomiast ja już wielokrotnie spotkałam się z tym, że były objawy, w kale nic nie wyszło, objawy były dalej i dopiero właśnie po odrobaczeniu one ustąpiły. No ale tutaj każdy sam, najlepiej w porozumieniu właśnie z lekarzem, ze specjalistą, musi podjąć taką decyzję. Pojawiło się też pytanie, jaką dietę należy stosować, jeżeli się odrobaczamy. I powiem Ci szczerze, że te różne diety i protokoły dietetyczne przy odrobaczaniu, to jest trochę naciągane. Jeżeli stosujemy konkretny lek na konkretnego pasożyta, no to tak czy siak my go prawdopodobnie, jeżeli leczenie będzie skuteczne, wykurzymy. Jestem skłonna do tego, żeby ograniczać cukry proste, szczególnie słodycze, no bo rzeczywiście pasożyty się nimi bardzo chętnie żywią, no więc jeżeli im dajemy trutkę i im dajemy dużo na przykład cukrów prostych, przetworzonych, no to ich też przy okazji dokarmiamy. Czy to leczenie będzie nieskuteczne? No niekoniecznie, no ale ogólnie ograniczenie słodyczy raczej jest zdrowe, więc jeżeli na przykład odrobaczasz rodzinę, Twoje dziecko je dużo słodyczy i ten tydzień wtedy, kiedy mniej więcej to odrobaczenie jest, możesz powiedzieć dziecku, słuchaj, musimy jeść mniej tych słodyczy, albo nie jemy słodyczy, tylko jemy owoce, no bo teraz się odrobaczasz i żeby tych robaków nie było. To może takie małe naciągnięcie w sumie będzie na korzyść dla wszystkich. Więc nie ma takiej jednej konkretnej diety. Rzeczywiście, jeżeli zaczynasz stosować różnego rodzaju preparaty ziołowe, bardziej lub mniej przebadane, to nieraz nawet producenci tych preparatów zalecają taką czy inną dietę i często są zalecane na przykład diety bezmięsne, warzywne. Czy to ma jakieś konkretne potwierdzenie? No nie, raczej nie. Natomiast jeżeli Ci się to sprawdza i chcesz w jakiś taki sposób podejść do tego kompleksowy i tutaj zdrowo się odżywiać, no to zawsze zdrowe odżywianie, myślę, wychodzi nam na dobre. Więc no jeżeli chodzi o dietę, to tutaj nie jest tak, że musisz konkretne rzeczy jeść albo ich nie jeść i jak tam gdzieś czytasz, że taką kaszę albo taką to jedz, a inną nie jedz, to jest ściema. No ale ograniczenie cukrów prostych, takie jak najbardziej naturalne, nieprzetworzone produkty na pewno nie zaszkodzi, a pewnie pomoże. No dobrze, to tyle w temacie pasożytów. Nie wstydźmy się tego tematu, bo to nie znaczy, że jesteśmy brudasami. Pasożyty są wśród nas, tylko że nie możemy im dać sobą i naszymi bliskimi zawładnąć i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Dajcie znać w komentarzu, czy ten temat Was interesuje, czy macie tego typu problemy, czy też nie. Czekam na Wasze opinie. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!